Cześć Boże, Robert Knap, witam Państwa w programie Polski Punkt Widzenia. Dziś naszym gościem jest pan Jacek Sasin z Prawa i Sprawiedliwości, były wiceszef Kancelarii Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, były wojewoda mazowiecki, a dziś kandydat do Sejmiku Województwa Mazowieckiego. Witam Panie Ministrze. Cześć Boże, szczęść Boże. Panie Ministrze, PiS koncentruje się teraz na wyborach samorządowych, bardziej na wyborach samorządowych niż na tym, że wszyscy wieszczą jego rozpadek i upadek. Czy należy się w związku z tym spodziewać mocnej wymiany w szeregach Prawa i Sprawiedliwości? No rzeczywiście, tak się stało dzięki postępowaniu części naszych kolegów z Prawa i Sprawiedliwości, koleżanek i kolegów, że ta kampania obraca się nie wokół tego, o czym chcielibyśmy wszyscy rozmawiać, o programie, o propozycjach dla Polski, dla Polaków, dla wyborców, dla tych wszystkich, którzy pójdą wybierać w najbliższą niedzielę swoich wójtów, burmistrzów, swoich radnych. Tylko tak naprawdę rozmawiamy o wirtualnej rzeczywistości jakiegoś wieszczonego rozpadu Prawa i Sprawiedliwości. Chciałbym powiedzieć, żadnego rozpadu Prawa i Sprawiedliwości nie ma i nie będzie. Chciałbym uspokoić wszystkich tych, którzy tak w tej chwili biadolą nad losem Prawa i Sprawiedliwości. My w Prawie i Sprawiedliwości mamy się dobrze, pracujemy na dobry wynik wyborczy. Mamy największą ilość kandydatów do samorządu. Ponad 32 tysiące kandydatów, którzy w tej chwili naprawdę bardzo mocno pracują w terenie, spotykają się ze swoimi wyborcami, mówią o programie Prawa i Sprawiedliwości. Jesteśmy jedyną partią, która ma program i to nie program tylko i wyłącznie taki ogólnopolski, ale mamy programy dla województw, dla gmin, dla powiatów. Mamy konkretne propozycje, konkretnych rozwiązań i nie tylko rozwiązań, ale i też i sposobu ich realizacji, również tych sposobów finansowych realizacji rozwiązań niezbędnych dla mieszkańców. Więc my ze spokojem prowadzimy kampanię wyborczą. To, że część, bardzo niewielka przecież część polityków Prawa i Sprawiedliwości uznała, że nie jest im w tej chwili po drodze i próbuje jakoś na własną rękę budować jakąś nową rzeczywistość polityczną. No cóż, partie to żywy twór. Żywy twór, tak. To zbiorowiska ludzi, którzy łączą się na zasadzie dobrowolności. Jeśli ktoś nie widzi dla siebie miejsca, no to przecież nie ma możliwości, żeby go na siłę w takiej partii zatrzymywać. Ale my nie mamy zamiaru schodzić z obranej drogi. Pracujemy dla dobra Polski, dla dobra Polaków i myślę, że będzie nam dane w najbliższym czasie udowodnić, że robimy to skutecznie. Panie Ministrze, no nie da się ukryć. Odchodzą liberałowie z Prawa i Sprawiedliwości bardziej z tej strony. Przychodzą z kolei ludowcy. Dzisiaj mieliśmy tego dowody. Czy to oznacza, że Prawo i Sprawiedliwość nie zamierza walczyć o elektorat dużych miast? Oczywiście, że zamierzamy walczyć o ten elektorat, ale nie zamierzamy walczyć o ten elektorat, zostawiając nasz elektorat, ten, który na nas głosuje w tej chwili. Bardzo cenimy sobie to, że Prawo i Sprawiedliwość ma duże poparcie na polskiej wsi, w mniejszych miastach. Coraz większe poparcie. Dzisiaj pan Janusz Wojciechowski, który ogłosił swoje przystąpienie dzisiaj do Prawa i Sprawiedliwości, mówił o tym, że już cztery ostatnie wybory za każdym razem Prawo i Sprawiedliwość wygrywało je na polskiej wsi, że Prawo i Sprawiedliwość jest tą siłą polityczną w tej chwili, która najbardziej rozumie polską wieś i najbardziej o interesy polskiej wsi zabiega. My nie mamy zamiaru zostawiać tych naszych wyborców po to, żeby walczyć o elektorat wielkomiejski. Chcemy być oczywiście partią wszystkich Polaków, chcemy być partią, która ma swoje poparcie i w małych miejscowościach, i w dużych metropoliach, ale jak mówię, nie będziemy się jakoś przypodobywać temu elektoratowi wielkomiejskiemu, liberalnemu kosztem tych ludzi, którzy zawierzyli nami, którzy na nas w tej chwili głosują. Panie Ministrze, jak pan traktuje słowa premiera Donalda Tuska, który mówi, że ci, którzy głosują na kandydatów Prawa i Sprawiedliwości, pochodzą z NRD, a ci, którzy głosują na PO, na Platformę Obywatelską, to pochodzą z RFN? No my bardzo często słyszymy o tym... Bardzo wyraźny podział na tych, którzy tak jest, są... Na tych lepszych i gorszych, tak. Prawda? Na lepszych i gorszych... To dzielimy nie polityków, a obywateli. My bardzo często słyszymy, jakoby to Prawo i Sprawiedliwość i lider Prawa i Sprawiedliwości, pan prezes Jarosław Kaczyński, byli tymi, którzy dzielą Polaków na lepszych i gorszych. Bardzo często mamy tego typu komentarze, a oto mamy wypowiedź pana premiera, która pokazuje tak naprawdę, że to nie Prawo i Sprawiedliwość dzieli Polaków na lepszych i gorszych, tylko właśnie politycy Platformy Obywatelskiej. No, można by było przypomnieć dzisiaj słynną już
też wypowiedź pana Władysława Bartoszewskiego, który kiedyś wyborców Prawa i Sprawiedliwości określił jako bydło. Dzisiaj, czy wczoraj właściwie, mamy kolejną wypowiedź, która pokazuje, że ci, którzy głosują na Prawo i Sprawiedliwość, to są ci gorsi Polacy, którzy, nie wiem, nie rozumiem tej wypowiedzi, którym się nie udało, którzy mają gorszą sytuację materialną, którzy nie rozumieją tego, co się dzieje, rozumieją jakichś nowoczesnych prądów. My jesteśmy dumni z tego, że ci Polacy, którym wiedzie się gorzej, chcą głosować na Prawo i Sprawiedliwość, bo widzą w Prawie i Sprawiedliwości tą siłę, która może sprawić, że ich sytuacja się poprawi. Więc taka wypowiedź jak pana premiera nie powinna mieć miejsca. Wszyscy w Polsce jesteśmy sobie równi i niezależnie od tego, na kogo głosujemy. Ale miała miejsce, a w mediach cisza. Mimo tak brutalnych, niesprawiedliwych wobec wyborców słów, w mediach cisza, w mediach się tych słów nie komentuje, nie mówi się o brutalizacji języka, nie ma debat na temat wojny polsko-polskiej. No to jest kolejny dowód też na to, jak te media pierwszoplanowe, prawda, chciałoby się, czy chcą się na takie uważać, traktują, w jaki sposób traktują politykę i polityków. Widać bardzo wyraźnie, że są siły polityczne w naszym kraju. Na pewno taką siłą jest Platforma Obywatelska, która jest traktowana lepiej. Politykom Platformy Obywatelskiej czy SLD wszystko uchodzi na sucho. Takie wypowiedzi, które jeśli padłyby z ust polityków Prawa i Sprawiedliwości, przez wiele miesięcy praktycznie byłyby komentowane i pokazywane jako coś niedopuszczalnego. Jako do kalendarza medialnego. No niemalże, prawda? No, dzisiaj pamiętamy, do dzisiaj przywoływana wypowiedź pana prezesa Kaczyńskiego o ZOMO, która padła już wiele lat temu i nawet w ostatnich dniach ja słyszałem po raz kolejny. Przypominałem obok tego te wypowiedzi, które mieliśmy wczoraj z ust pana premiera, bo mówiliśmy o NRD, ale mieliśmy też taką informację pana premiera, że jeśli PiS będzie rządził, to będzie Korea Północna. Okay. U nas te wypowiedzi cały czas padają. To nie jest jakiś wybryk jednorazowy. Pamiętamy, ja pamiętam bardzo dobrze wypowiedź pana obecnego prezydenta Bronisława Komorowskiego, wówczas polityka Platformy Obywatelskiej, po wyborze prezydenta Lecha Kaczyńskiego na urząd prezydenta, kiedy skomentował, że to tragedia dla Polski, ten wybór. W tej chwili domaga się szacunku dla siebie jako dla prezydenta. Jak można wymagać szacunku dla siebie, kiedy ten sam nie uznało się tamtego wyboru. Dokładnie, kiedy nie uznawało się tamtego wyboru i tamtego prezydenta nie traktowało się z należytym szacunkiem. Panie ministrze, minister spraw zagranicznych, była minister spraw zagranicznych Anna Fotyga i szef parlamentarnego zespołu wyjaśniającego przyczyny katastrofy smoleńskiej, poseł Antoni Macierewicz, udali się do Stanów Zjednoczonych, aby rozmawiać z republikańskimi kongresmenami w sprawie pomocy przy wyjaśnieniu tej katastrofy, przyczyn tej katastrofy. Rozumiem, że Prawo i Sprawiedliwość nie ma zaufania ani do polskiej, ani do rosyjskiej prokuratury, ani do komisji polskiej i rosyjskiej, ani do działań rządu w tej materii. No, minęło już 7 miesięcy od tej katastrofy i tak naprawdę w dalszym ciągu wiemy bardzo niewiele o tym, co się stało, a tak naprawdę w dalszym ciągu nie znamy istoty tego, co się wydarzyło 10 kwietnia pod Smoleńskiem. Ja przypomnę, że już właściwie na drugi dzień po tej katastrofie elity polityczne Polski i Rosji, tak zwani eksperci, już wiedzieli, co się stało. Już wiedzieli, że zawinili piloci, tylko piloci. I właściwie ta wersja jest kolportowana do dzisiaj. Potem bardzo szybko jeszcze dorobiono do tego kolejną wersję rzekomych nacisków na pilotów, czy to ze strony prezydenta, czy innych osób znajdujących się na pokładzie. A tak naprawdę my w dalszym ciągu nie wiemy, co się naprawdę wydarzyło. Decyzja rządu pana Donalda Tuska i pana premiera osobiście o przekazaniu tego śledztwa organom państwa rosyjskiego. Państwa, które po pierwsze nie jest zainteresowane wyjawieniem prawdy, bo trudno oczekiwać od kogokolwiek, żeby się samo oskarżał, prawda? Więc trudno oczekiwać, że rosyjskie organy państwowe wskażą jako winnych czy współwinnych tej katastrofy jakieś inne organy państwa rosyjskiego. Przypomnijmy też o tym, zresztą dzisiaj mówił pan... Przypomnijmy też to, co mówił dzisiaj pan premier Kaczyński, pan prezes Jarosław Kaczyński na konferencji prasowej. No Rosja nie jest państwem w pełni demokratycznym. My nie możemy państwa rosyjskiego traktować jak każdego innego państwa zachodniej Europy czy rozwiniętej demokracji zachodniej. No to jest jednak państwo, które posługuje się bardzo brutalnymi metodami wewnętrznymi. Przypomnijmy wojnę czeczeńską czy skrótobójstwa dokonywane na opozycjonistach. Słynne... Tak, to chodzi o generalnie obywateli rosyjskich. Słynne już zabójstwo Litwinienki w Londynie. No, nie,
niesłychany wręcz akt międzynarodowego terroryzmu. I jak my możemy państwo rosyjskie, takie państwo rosyjskie traktować jako wiarygodnego partnera, który wyjaśni tą katastrofę? Więc oczywiście trudno mieć zaufanie do rosyjskich organów, do tej komisji pani Anoginy, czy do prokuratury rosyjskiej. Ja słyszałem ostatnio humorystyczną wręcz, ale to czarny humor, wypowiedź pana ministra Grasia, zresztą pan minister Graś to wsławił się ostatnio wieloma wypowiedziami, ale wypowiedzią, o której powiedział, że niezależna rosyjska prokuratura przecież bada tą sprawę. No, mówienie o rosyjskiej prokuraturze, że jest niezależna, to czysta kpina z Polaków i czysta kpina z tych, którzy pana ministra Grasia słuchają. Jeśli zaś chodzi o polską prokuraturę, to ja tutaj oczywiście mam duże zaufanie do prokuratorów, którzy tą sprawę badają, tylko sprawa jest następująca. No, oni po prostu nie są w stanie tej sprawy rozwikłać, nie mając dostępu do podstawowych dowodów, do podstawowych informacji. Słyszymy ostatnio, że zeznania kontrolerów lotu, które były spisane i dostarczone bezpośrednio po katastrofie, w tej chwili Rosjanie je wycofali i zastępują je nową wersją. No jak poważnie traktować tego typu dowody? Przecież to jest kpina ze sprawiedliwości, kpina z nas wszystkich, którzy się temu przyglądamy. Polscy prokuratorzy są zdani przede wszystkim też na posunięcie dyplomatyczne, a tutaj, tak jak powiedział dzisiaj prezes Jarosław Kaczyński, polski rząd zachowuje się jak przestraszony piesek wobec Rosji. No tak, no polski rząd nie robi w tej sprawie tego, co do niego po prostu należy, no bo oczywiście ta decyzja, o której mówiłem przed chwilą, czyli oddania śledztwa Rosjanom, no to jest jakby grzech pierworodny tego całego śledztwa i ta decyzja spowodowała, że my nie możemy dojść w tej chwili prawdy. Natomiast nie wykorzystuje również rząd tych instrumentów, które posiada w tej chwili, chociażby właśnie wymuszania niejako na stronie rosyjskiej, przekazywania, odpowiadania na apele Polski, na listy, na wnioski polskiej prokuratury, która żąda dowodów, żąda przekazania dokumentów, żąda przekazania protokołów przesłuchań świadków, czy żąda możliwości przesłuchania tych świadków. Albo